miejscu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja miałem okazję przeprowadzać badania nad Państwa jeziora w zeszłym roku, przez cały sezon od wiosny do jesieni. Dzisiaj chciałbym Państwu trochę o tych wynikach badań opowiedzieć. Sprawozdanie oczywiście zostało przekazane jak gdyby do Państwa, także kto z Państwa chce zapoznać się bardziej szczegółowo, to zachęcam. Tutaj mamy taki czas, jaki mamy, że tak powiem ograniczenie, będziemy dyskutować wszystkiego, natomiast ja Państwu postaram się jakby taki zrobić większy obraz tych wyników, które uzyskaliśmy dla Państwa jeziora i powiedzieć o tych najważniejszych, czyli tych najgorszych, tak? I tych, nad którymi ewentualnie należy zacząć jakąś dyskusję w sytuacji, kiedy Państwo będziecie się kierować w stronę ewentualnego projektu rekultywacji tego jeziora w przyszłości. Krótko, takich parę parametrów tylko tego jeziora dla przypomnienia. 23,7 hektara powierzchnia, głębokość maksymalna 15 metrów. Taką stwierdziliśmy echosondą, większe nie stwierdziliśmy. Z informacji tutaj lokalnych dowiadujemy się, że mogło być gdzieś też i 17, ale jezioro też się z biegiem czasu i lat wypłyca, więc nam echosonda wskazała 15 metrów najgłębsze miejsce. 4,2 metra to jest średnia głębokość w tym jeziorze. Objętość, no i powierzchnia całkowita z lednie 5,3 km kwadratowego. Co zostało zbadane? Badania trwały przez cały sezon, czyli tak naprawdę 3 terminy. To jest najlepszy sposób na robienie badań, ponieważ macie Państwo wtedy przekrój, co się dzieje z tym organizmem, bo myślimy o tym ekosystemie jak o organizmie. Tak jak o sobie, jak idziemy do lekarza, tak trochę ja, jak idę nad jezioro. Ja lekarz, jezioro pacjent, żeby sprawa jasna. Czyli wiosenny termin, letni termin i jesienny termin. Następnie były wyznaczone trzy punkty, tak jak Państwo widzicie, punkt pierwszy, drugi i trzeci w długiej osi jeziora. O tyle jest prosi, że to jezioro jest mniej więcej w takim dosyć prostym kształcie, nie ma zbyt dużo zatok i tak dalej, więc można małą liczbę punktów wyznaczyć i one wystarczają do tego, żeby to jezioro przebadać. 42 badane różne parametry były. Były badana woda w jeziorze, były badane osady denne w jeziorze, bo to dopiero daje nam pełen obraz sytuacji, co się dzieje w tym ekosystemie. Sama woda nie. To tak jakbyśmy badali prawą rękę u człowieka, nie badali lewej, na przykład, tak? A mówili, że jest sprawny. Więc trzeba zbadać oba te parametry. I potem woda w dwóch wskazanych w zaleceniu ciekach, a więc w dopływie i w wypływie. Dodatkowo okazało się, że jak pojawiliśmy się nad brzegiem, żeby wykonywać badania, to znaleźliśmy jeszcze takie zastoisko przy plaży. Trudno to nazwać ciekiem, zastoiskiem, potem do tego wrócę. Tam też zrobiliśmy parę podstawowych parametrów, które jakby nie były w ramach zlecenia, ale stwierdziliśmy, że jak już tu jesteśmy, mamy mierniki, to coś pomierzymy, żeby te informacje od razu nie uciekły. I teraz Państwu przedstawię nie wszystkie wyniki, tylko te, które uważam, że są najważniejsze. Ale zanim je omówię, to krótki jeszcze taki wstęp, jak funkcjonują zbiorniki jeziorne i kiedy mówimy o tym, że mamy problem w jeziorze albo że zbiornik jest chory, tak? Zbiorniki jeziorne mają swoją żyzność, czyli trofię. Ta żyzność przekłada się na pomiary biogenów, czyli takich pierwiastków jak azot i jego formy oraz fosfor i jego formy. Te biogeny, te pierwiastki są odpowiedzialne za to, jak żyzne jest to jezioro, w związku z tym, jak bogatą ma produkcję. A producentami w świecie natury są rośliny. I tak samo jest w jeziorze. Albo te rośliny występują w postaci roślin przy brzegu, wynurzonych, pływających bądź podwodnych, typu państwa nie ma, bo woda jest nieprzezroczysta i nie ma możliwości, żeby występowały. Albo występują w postaci mikroskopijnych organizmów komórkowych, jednokomórkowych, wielokomórkowych, glonów, pływających w toni wody, zwanych fitoplanktonem. Czyli popularnie to, co nazywamy glonami. I teraz im bardziej jest żyzny zbiornik, tym wcześniej, na wiosnę, po zimie, po zejściu lodów, po tym jak się wymiesza jeszcze woda, te biogeny zaczynają być dostępne, jeśli jest wystarczająca ilość promieniowania słonecznego, dla tej roślinności. Te jednokomórkowe organizmy wodne, fitoplanktonowe, są o wiele bardziej efektywne w szybkim pozyskiwaniu tych biogenów do swojego rozwoju, niż rośliny te, które my nazywamy makrofitami, czyli te wszystkie naczyniowe rośliny, które widzimy gołym okiem. Tak? Trzcinę, pałkę wodną, nenufary, rogatka, tam moczarkę kanadyjską i tak dalej. Te niestety trochę wolniej im to idzie, czyli one przegrywają na wiosnę w konkurencji o te biogeny. Kiedy się rozwinie już fitoplankton w takim żyznym jeziorze, to blokuje dostęp promieni słonecznych w głąb wody, zmniejsza diametralnie przezroczystość wody w tym jeziorze i wtedy te rośliny inne, czyli te makrofity, te duże rośliny, w ogóle nie mają szans, żeby funkcjonować. I ten stan jest złym stanem dla jeziora, jeśli tak się dzieje od wiosny. U Państwa się tak już dzieje od kwietnia. Że w kwietniu, to potem pokażę na wynikach, są już bardzo silne zakwity glonów fitoplanktonowych w toni wodnej.
Dlaczego tak jest źle? Bo jeziora funkcjonują w dwóch stanach stabilnych, przy czym nie jest to tak, że one w nim są, a potem przeskakują do następnego stanu stabilnego. Jest to raczej proces bardzo dynamiczny, jest to raczej wahanie się pomiędzy dwoma tymi skrajnymi stanami. Jeden stan to jest stan wody mętnej i silnych zakwitów fitoplanktonowych i to właśnie u Państwa jakby w tym jeziorze funkcjonuje w tej chwili, taki można powiedzieć jest stan. A drugi stan przeciwległy to jest stan czysto wodny, makrofitowy, z dominacją makrofitów, czyli tych dużych roślin. I to jest tak naprawdę dopiero, można powiedzieć, zdrowe jezioro, a to jest najbardziej chore jezioro. Zwykle w naturze znajdujemy zamiast tych skrajnych stanów jakieś przejściowe. U Państwa jest praktycznie skrajnia, no z tym, że przy brzegu widziałem na przykład jakieś makrofity zanurzone, czyli tam, gdzie jeszcze to światło mogło penetrować, te 30 cm albo te 60, to one są w stanie jeszcze funkcjonować mimo tej dużej mętności wody. I teraz wracamy do tej trofii i wracamy do biogenów. Tak się składa, że żeby zahamować rozwój glonów tak bujny na wiosnę, to można spowodować, żeby zabrakło im, że tak powiem, tego pożywienia, tej pożywki, czyli tych biogenów. I przez wiele lat badań hydrobiologów, ekologów środowisk wodnych z różnych obserwacji wynika, że takim czynnikiem limitującym ten rozwój jest fosfor. Już azot mniej, albo często w ogóle nie ma wpływu. Więc dlatego w procesach ewentualnej rekultywacji jezior w przyszłości, kiedy będziecie Państwo je dyskutować, ja dzisiaj też po części opowiem, bardzo dużo nacisku wiele osób mówiących czy zajmujących się rekultywacją jezior kładzie na trofię, ale w rozumieniu stężenia fosforu. I to jeszcze fosforu w formie dostępnej dla roślin, czyli fosforu mineralnego. I też o tym dzisiaj będę mówił. W związku z tym, chcąc rekultywować jezioro, należy zacząć od tego, aby obniżyć jego trofię. W związku z tym obniżyć stężenia fosforu. Którego? Mineralnego. Ten fosfor z kolei w jeziorze do jeziora trafia w bardzo różny sposób. Nie jest to prosta ścieżka, taka, że płynie to jednym miejscem, my to odcinamy i sprawa załatwiona. Może dopływać ze zlewni poprzez spływy obszarowe, tak? Czyli jak gdyby jest to rozproszone źródło i nad tym nie możemy zapanować. Jest to kwestia, jak jest uprawiana i prowadzona gospodarka rolna w zlewni itd., itd. To nie było jak gdyby przedmiotem też naszej pracy. I to jeszcze Państwo byście musieli w jakiś sposób zbadać, ewentualnie zopiniować, jak to u Państwa wygląda w tej zlewni jeziora. Dalej są to cieki dopływające do jeziora. U Państwa jest jeden, o którym za chwilę też. I on bardzo dużo niesie tego fosforu do tego jeziora, czyli jest bardzo dużym źródłem niekorzystnym, tak, budującym trofię tego jeziora. Ale jeszcze jest taki mechanizm jak wewnętrzne zasilanie. Wewnętrzne zasilanie, czyli własne zasoby jeziora zgromadzone w osadach w pewnych specyficznych warunkach dotyczących temperatur, stężenia tlenu w wodzie naddennej powodują albo uwalnianie tego fosforu z osadów, albo te osady ten fosfor na jakiś czas są w stanie chłonąć. U Państwa osady są wymęczone na tyle, że praktycznie nie są w stanie niczego chłonąć już, a raczej są w stanie bardzo chętnie oddać. Czyli mamy zasilanie ze zlewni w postaci tego jednego dopływu, drugiego przy tej plaży, który trudno nazwać dopływem, bo on właściwie nie płynął, on stagnował, ale o tym wspomnę. I mamy zasilanie wewnętrzne w osadach. I teraz rozmawiając o rekultywacji, to odcinamy to, co ze zlewni. Tak? Mamy jakiś wpływ na to, co płynie tymi ciekami, więc tym się trzeba najpierw zająć. Kiedy to zostanie wyjaśnione, można dopiero wydatkować pieniądze tak naprawdę, żeby ich nie zmarnować, na pracę w samym jeziorze. A pracę w jeziorze można prowadzić w taki sposób, aby ten fosfor, który tam jest, unieczynnić, czyli spowodować, że jest nieaktywny i niedostępny dla roślin. Jest go tam tak w nadmiarze, więc te rośliny zakorzenione, przybrzeżne, podwodne, one sobie poradzą, nawet jak ten fosfor zablokujemy, bo one są w stanie nadal z niego korzystać. W strefie korzeniowej są w stanie go sobie uwolnić dla własnych potrzeb. Ale przynajmniej tak zablokowany, chemicznie zablokowany fosfor już przestaje być dostępny dla toni wodnej i dla tych zakwitów fitoplanktonowych. Stąd teraz trochę o fosforze. Więc tak jak napisane, najważniejsze wyniki, wysokie stężenia biogenów, w tym fosfor mineralny w wodzie. Tak jak Państwo tutaj, nie wiem czy na wykresie widać te wartości, one są daleko poza wartością 0,05. Wartość 0,05 byłaby gdzieś tu. W hydrobiologii wartość 0,05 jest wartością, od której hydrobiolog ma prawo zaobserwować zakwit glonów w jeziorze.
im większe stężenie będzie fosforu od granicy 0,05 mg na litr, tym łatwiej będą się generowały zakwity w jeziorze i tym one będą silniejsze i dłużej będą w nim trwały. Oczywiście od razu Państwa chcę uspokoić, że jeziora, które mają 0,05, czyli byłyby gdzieś tutaj, jest ich bardzo niewiele. Także to nie jest tak, że u Państwa jest jakby sytuacja katastroficzna. Większość jezior w Polsce wygląda w ten sposób, jak u Państwa. Większość jezior, które cierpią z powodu zakwitów. Tak? O. Jeżeli ktoś Państwu mówi, że to jezioro latem ma zakwity, to bardzo prawdopodobnym jest, że sytuacja z fosforem wygląda bardzo podobnie jak u Państwa w tym jeziorze. To jest bardzo duże utrudnienie, żeby spowodować, żeby trofia była tak niska jak 0,05 mg na litr. Rzadko kiedy się to udaje. W związku z tym musicie też Państwo brać pod uwagę, że proces rekultywacji jeziora to nie jest proces, że się za to zabieramy w punkcie A, trwa to rok, dwa, trzy, cztery, kończymy, mamy czyste jezioro, czystą wodę, już nic z tym jeziorem nigdy nie musimy robić, w ogóle o nie dbać, po prostu ono takie będzie. Niestety nie. Trzeba raczej do tego podejść jak do gospodarowania terenami zielonymi w gminie, parkami i innymi rzeczami. Zawsze trzeba coś zrobić, co roku trzeba przyjechać, coś wyciąć, coś zadozować, coś zbadać, coś zmonitorować. Czyli trzeba też, jak gdyby nie tylko na płaszczyźnie takiej, bym powiedział, mentalnej, pogodzić się z tym, że zawsze coś będzie trzeba robić z tym jeziorem, żeby mu pomóc utrzymywać się w dobrej kondycji, ale też na poziomie administracyjnym, odpowiednie jakieś procedury, osoby za to odpowiedzialne, budżet w gminie, tak, co roku z jakąś przeznaczoną kwotą na to, żeby prowadzić jakieś działania już podtrzymujące proces rekultywacji. Czyli przed Państwem, że tak powiem, nie chcę zniechęcać, ale od razu uprzedzam, że droga do oczyszczenia jeziora to też droga poprzez podtrzymywanie tych efektów rekultywacji. A nie, że po 3 latach możemy zapomnieć o jeziorze, ono już będzie czyste. No niestety nie. To, co jest jeszcze ciekawe z tym stężeniem fosforu w wodzie, to to, że proszę zobaczyć, w miarę postępowania w pół roku, pierwszy, drugi, trzeci sezon, tak tu są te barwy ustawione, a tu macie Państwo punkt pierwszy na powierzchni i pierwszy woda przy dnie. Tak samo drugi na powierzchni, drugi przy dnie i tak samo tu. Przy powierzchni mamy sytuację, że od wiosny stężenie fosforu mineralnego nam maleje. Dlaczego? No bo glony, o których wspominałem, zaczęły go wykorzystywać do swojego rozwoju. Czyli w wodzie, jak ktoś przyjedzie latem i stwierdzi, ale niskie stężenie fosforu mineralnego, nie, no woda jest czyściutka. No tak, tylko on jest cały zżarty i wpompowany w komórki glonów fitoplanktonowych. Natomiast z osadami jest troszeczkę inaczej, jak Państwo widzicie. Po pierwsze, te ilości są o wiele większe. W tej wodzie nadosadowej, bo to jeszcze nie tyle w osadach, co proszę zobaczyć, na przykład we wrześniu, to był 17 września, jakie wysokie stężenia w wodzie naddennej. Tam procesy następują w zupełnie innym tempie, szczególnie w najgłębszych partiach jeziora, tam gdzie woda nie może się przemieszać, na przykład w ciągu mieszania wiosennego i mieszania jesiennego, bo zwykle jeziora, Państwa jezioro jest jeziorem takim tak zwanym klimiktycznym, czyli ma dwa okresy, kiedy się może wymieszać. Na wiosnę, przy wiatrach, po zimie, i późną jesienią, przed zimą. Wtedy jest szansa odświeżyć te wody głębokie. We wrześniu zabrakło już w ogóle tlenu, nie było przy dnie. W warunkach beztlenowych osady bardzo łatwo oddają fosfor do toni wodnej. W związku z tym w tej wodzie nadosadowej jest bardzo wysokie stężenie tego fosforu. I to jest to, co Państwo widzicie tutaj na tych wysokich słupkach. Czyli mamy proces na dnie, mamy proces uwalniania, czyli to jest to wewnętrzne zasilanie, o którym mówiłem na początku. Tak? W ten sposób ono się ujawnia. Dalej mamy wysokie stężenia biogenów w ciekach. To jest ciek, to jest najgorsze zdjęcie, jakie udało mi się wybrać, celowo takie wybrałem dla Państwa. Wody prawie tam nie było nic, kiedy pobierałem próbki. Tyle, że tak, to jest ten ciek, który płynie przy urzędzie. Natomiast widzicie Państwo, co tak naprawdę płynie w tej wodzie. Ponieważ zlecenie moje było na badanie, jak gdyby jako ekolog miał do tego podchodzić. W związku z tym w ogóle nie byłem przygotowany na to, żeby zbadać tam na przykład tablicę Mendelejewa, tak? Ale podejrzewam, że tam bardzo wiele ciekawych innych rzeczy bym stwierdził, oprócz wysokiej bardzo trofii. Czyli tego, że tam bardzo dużo fosforu płynie tym ciekiem. Już sam fakt, nawet że ten fosfor tylko płynie i nawet że nie wiemy, co jeszcze płynie, to tak już jest katastroficzne dla tego jeziora. Tak? Więc to od tego trzeba zacząć, żeby w ogóle zacząć myśleć o jeziorze, o tym cieku. Trzeba zacząć myśleć najpierw. To z kolei trudno nazwać ciekiem, bo to praktycznie w ogóle nie płynęło, to macie Państwo tuż przy plaży. Tak jak tu stoję na plaży, tu jest pomost, to tu jest taki rów. I to broń Boże, żeby nie obwiniać tego sąsiada, który tu ma działaczkę ze stawem, bo to nic wspólnego z nim. Jego woda sączy się obok, jest przezroczysta, ma niskie przewodnictwo wody,
kontrolnie zawsze sprawdzane było. Dzisiaj też zmierzyłem. Natomiast to wygląda jak wygląda. Mętna woda praktycznie jakby z jakimiś mydlinami. Państwo macie tam prawdopodobnie podłączenie do kanalizacji takiej burzowej. Nawet widać taką studzienkę, jak się bierze na ten plac plażowy na zakręcie, taki stoi krąg betonowy. Od tego miejsca jeszcze pewnie idzie rura i właśnie to jest wyjście tej rury tuż przy plaży. I też Państwo weźcie pod uwagę, że jeśli chcecie w ten sposób zabezpieczyć kąpielisko i udostępnić dla użytkowników, to musicie pomyśleć o tym najpierw. No i a propos tych stężeń, znowu fosforu mineralnego. Już nawet nie będę mówił, gdzie jest 0,05. Tak? Skalę mamy 0,5, 10, 15 mg na litr. I to jest ten ciek, który jest jedynym dopływem tak naprawdę, tak? Który niesie różne wody, między innymi też z tego co wiem, wody oczyszczone wody z oczyszczania ścieków. Tak? Ta sytuacja się jakoś będzie u Państwa zmieniała. Tak? Czyli ta oczyszczania będzie przełączana i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że tutaj takie inwestycje są toczone. Ale to jeszcze nie znaczy, że ten problem się rozwiąże. Bo kiedy już nie będą spuszczane wody z oczyszczalni, to jeszcze należałoby przez jakiś czas podstawowe jakieś parametry od czasu do czasu w tym stawie, w tym cieku, kiedy woda popłynie, zmierzyć, żeby się nie okazało, że ten ciek niesie też inne zanieczyszczenia obszarowe, że ktoś jeszcze, że tak powiem, jest podłączony do tego cieku, tak? I tylko jak gdyby dotychczas działająca oczyszczalnia go maskowała, na przykład, bo tak też się często zdarza mi w terenie, jak gdzieś jestem i badam różne rzeczy. W związku z tym to jest katastroficzny poziom stężenia biogenów, stężenia fosforu mineralnego. A to jest poziom, jaki był obserwowany w tym cieku burzowym, nazwijmy to, tak? Czy tej kanalizacji zbierającej wodę prawdopodobnie z ulic i tak dalej, tak? Przy plaży. Też wystarczająco wysokie, żeby generować zakwity w jeziorze. A weźcie też Państwo pod uwagę, że jezioro samo w sobie jako woda jest bardzo dynamicznym ośrodkiem, ale są też momenty, kiedy ona stagnuje. Tak? Kiedy wiatr przez ileś dni nie wieje, ciek ma bardzo mały wpływ na to, żeby mieszać tą wodę, w związku z tym tworzą się tak zwane hotspoty, takie gorące miejsca, szczególne miejsca. I niestety takim szczególnym miejscem macie Państwo ten odcinek między plażą a Waszym dopływem, tak? Bo tutaj się będzie w takich gorących, stagnujących wodach, kiedy nie ma wiatru, będzie się wysycała ta woda tym fosforem mineralnym i tutaj te zakwity się będą generowały przy tym brzegu, gdzie macie plażę, tak? I w kierunku odpływu, tak? Bo potem będzie to próbowało wypłynąć w tamtą stronę. Ten ładunek, który ten ciek niesie, w tej chwili dla jezior określa się warunki, ładunki biogenów niesionych przez dany ciek jako dopuszczalne, przekroczone, niebezpieczne. Ten ciek niesie 13,5 razy przekroczony ładunek dopuszczalny dla tego jeziora rocznie na przyjęcie fosforu, a 6,75 razy ładunek niebezpieczny dla tego jeziora rocznie do przyjęcia. No więc Państwo już widzicie, co powoduje problemy i co zasila Wasze jezioro przez lata prawdopodobnie w fosfor. Teraz wysokie stężenie znowu fosforu, ale w osadach dennych. Tu sytuacja jest troszeczkę odwrotna, tak jak powiedziałem, te zmiany w osadach dennych nie są tak dynamiczne jak w wodzie. Tutaj mamy fosfor ogólny, czyli całą pulę wszystkich form najróżniejszych fosforów, jakich on może występować w jeziorze, w tym przypadku w osadach. Tutaj mamy fosfor tylko mineralny, czyli ten, który może być dostępny. I na początku widać, że praktycznie nic się nie zmienia w tej puli fosforu ogólnego. Tak? Czyli jest go mniej więcej tyle samo w pierwszym i drugim terminie. Jedyne, co się dzieje, to mamy pik między pierwszym a drugim terminem fosforu mineralnego. W związku z tym wiemy, że zachodziło zjawisko mineralizacji. To, co się nagromadziło przez wiosnę, odpady różne takie, że tak powiem, szczątki zwierzęce, szczątki roślinne, to spada na dno jako materia organiczna i zaczyna się mineralizacja tego. Jak się zaczyna mineralizacja, czyli rozkład, no to rozpada się to na biodostępne cząstki fosforu, azotu, potasu, siarki, magnezu, wszystkiego, tak? Na różnego rodzaju pierwiastki, między innymi na fosfor. Natomiast potem nastąpił proces uwalniania, czyli tego zasilania wewnętrznego, bo ubyło nam fosforu ogólnego, coś nam zabrało ten fosfor ogólny z osadów, i on wywędrował gdzieś, no wywędrował z tego słupka, bo potem już ten słupek był taki mały, tak? Jak przyjechaliśmy w trzeci termin, tak? Czyli ta różnica to jest to, co wyszło do toni wodnej. Czyli mamy zasilanie wewnętrzne z osadów dennych. W ten sposób Państwo widzicie, że musicie zająć się ciekiem, musicie się zająć osadami dennymi. Ale tutaj byłem już pytany przez Państwa, że tak powiem, szefową, o to, czy na przykład usuwać te osady.
Ja myślę, że poszedłbym raczej w kierunku, przy tak dużej skali, bo to jezioro wbrew pozorom, że sąsiadów ma większych na nas wbrew, to ono w ogóle nie jest małym jeziorem. Ono jest dużym jeziorem. Skala prac usuwania osadów dennych tego jeziora byłaby bardzo duża. Przypuszczam, że kosztowna. Chociaż tu można oczywiście porównywać, że to trzeba kiedyś postawić te metody na papierze, sumować ceny i wtedy powiedzieć, jak to wygląda kosztowo. Ale przede wszystkim musicie Państwo sobie zdać sprawę, że osady denne są elementem ekosystemu. Nie można po prostu odciąć ręki i powiedzieć, że człowiek jest zdrowy. Tak samo nie można wybrać osadów ze zbiornika wodnego i powiedzieć, że teraz to jezioro będzie zdrowe. W tej warstwie 5 cm tam odbywa się bardzo bogate życie biologiczne. Wybagrowanie, czyli wybranie, odessanie tego w jakikolwiek inny sposób spowoduje, że zabieramy to wszystko razem z tym osadem. Tak? Czyli powodujemy przez jakiś czas, 2, 3, 4 lata, pewnego rodzaju wręcz dysfunkcję w tym ekosystemie. Czyli tu też decyzja o tym, jaką metodę wybrać, no musi być dobrze rozważona i przedyskutowana, a nie tylko dlatego, że osady są problemem, to się ich pozbywamy, czyli je zabieramy. Bo to tak prosto nie działa. Jest taki parametr opisujący jakość osadów dennych, czyli ich kondycję. To, czy są w stanie podołać jeszcze tej wysokiej trofii zbiornika, czy nie. Nazywa się EPC0. Equilibrium Phosphate Concentration, czyli równoważne stężenie fosforu. Takie, kiedy pozostaje wędrówka tego fosforu w osadach, pozostaje w równowadze, czyli ani nie są wydzielane, ani nie są pochłaniane. Ten parametr u Państwa prezentuje się w takich wartościach od tam 0,6 przez 1 coś do 4,5 prawie miligrama fosforu mineralnego na litr. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład w tym miejscu, czyli na punkcie drugim, mamy 4,5 mg fosforu mineralnego EPC0. To znaczy, że jeżeli w wodzie pojawi się trochę mniej niż 4,5, to osady natychmiast oddadzą z siebie. Tak wykorzystają ten moment, żeby wyrównać do tego 4,5. Kiedy pojawi się więcej niż 4,5, to osady dadzą radę jeszcze trochę zabrać do siebie. Tylko to 4,5 już jest bardzo wysokim poziomem samym w sobie. Czyli funkcja osadów do tego, żeby zabierać fosfor mineralny z toni wodnej i go w sobie akumulować, działa na bardzo wysokich stężeniach tego fosforu w tej wodzie. W związku z tym z punktu widzenia jeziora w żaden sposób mu nie pomaga. Czyli te osady już dawno przestały być buforem dla fosforu mineralnego w tym jeziorze. I dawno już przestały odciągać ten fosfor z toni wodnej. No tu dla przykładu właśnie sytuacja, kiedy mamy wędrówkę fosforu do osadów, no byłoby wtedy, gdyby stężenie nam wzrosło do 5. Tak? Ale to stężenie 5 jest katastrofalnym stężeniem w ogóle w wodzie, gdyby miało ono wystąpić. Tak? Mielibyśmy wtedy proces pochłaniania, ale z punktu widzenia trofii, z punktu widzenia przezroczystości wody, żyzności tego jeziora, w żaden sposób te osady nie są w stanie pomóc tej wodzie. Dlaczego się tak dzieje? A dzieje się też tak między innymi dlatego, że one są wysycone tym fosforem. I dzieje się też tak, że w tych osadach brakuje warunków sprzyjających ku temu, żeby fosfor wiązać. Te warunki są, że tak powiem, bardzo złożone, ale podstawowymi elementami jest na przykład stężenie tlenu w wodzie nadosadowej. Im głębsze jest jezioro, tym trudniej wodzie jest się wymieszać i tym trudniej jest w perspektywie od zimy przez wiosnę, kiedy się wody jeszcze wymieszały, przez lato powodować wymianę tej wody z wodą, która jest natleniona. Bardzo często w okresie letnim następuje tak zwana stratyfikacja wód. One się dzielą na różne warstwy o różnej temperaturze i też o różnych w związku z tym procesach w nich zachodzących. I te wody naddenne bardzo często się nie są w stanie wymieszać w ciągu roku z tymi wodami powierzchniowymi i tam w warunkach beztlenowych fosfor jest uwalniany z wiązań na przykład z żelazem. Żelazo jest bardzo dobrym, bo jest naturalnym związkiem występującym w jeziorach, które wiąże fosfor mineralny. Ale wiąże go tylko wtedy, jak jest tlen w okolicy. Jak go nie ma, natychmiast to wypuszcza. W związku z tym partie jeziora, które nie doskwiera brak tlenu przy dnie, można rekultywować związkami żelaza, dozując je do toni wodnej nad osady i powodując wzrost żelaza w ogóle w ekosystemie i pozwalając mu potem w sposób naturalny wiązać fosfor. Ale jak mamy partie głębsze jezior, gdzie wiemy, że zachodzą warunki beztlenowe, trzeba użyć innych środków. Chemicznych również. Na przykład jest taki środek fosfor.
I tu nie robię reklamy jakiejś szczególnej, bo po prostu tych środków naprawdę nie ma dużo, nie ma w czym przebierać. Środek jest bardzo drogi, ale dlatego jest drogi, ponieważ twórcy tego środka potrafili spowodować, że on w ogóle nie ma, czy brak tlenu w ogóle na niego nie wpływa. Kiedy raz się zwiąże z fosforem, to już jest z nim związany, ten fosfor jest unieczynniony. I dlatego, że im się to udało, dlatego to jest takie drogie. Ale myślę, że do tych rozmów to Państwo jeszcze macie, czyli ile pieniędzy wydatkować i kiedy to jeszcze macie drogę. Tutaj o tym EPC0 to trochę przefrunę. O, i teraz mamy te zakwity sienicowe i niska widzialność w wodzie. Parametrem, którym się mierzy, jest po prostu chlorofil, czyli jest to barwnik odpowiedzialny za przeprowadzanie zjawiska fotosyntezy w roślinach. No i w tych małych roślinach, tych glonach jednokomórkowych również. Zwykle w hydrobiologii przyjmuje się, że ten poziom, czyli 30 mikrogram na litr, to jest poziom, przepraszam, na którym mówimy o tym, że zaczyna się zakwit. To Państwo zobaczcie, gdzie są te słupki od tej linii. Tak? Zawsze go było dużo w tych terminach, kiedy byliśmy. Tak? Czasem nawet 152, 156 mikrogramów na litr. W związku z tym bardzo silna produkcja pierwotna tych glonów fitoplanktonowych w tonie wodnej, dlatego że mają na czym się pożywiać, bo mają ten fosfor mineralny. Nie? Teraz idąc dalej, zrobiliśmy taki wykres, stosunek. W tym fitoplanktonie tam żyją różne organizmy, w sensie różne gatunki tych glonów. Tak? Wśród nich żyją również sinice. Dlaczego są takie szczególne? Są szczególne dlatego, bo po pierwsze wśród nich mogą występować szczepy toksyczne, powodujące choroby skóry, dermotoksyny poprzez dermotoksyny, wątroby poprzez hepatotoksyny albo układu nerwowego poprzez neurotoksyny. Mogą, nie muszą występować takie szczepy. I zrobiliśmy w takim razie stosunek, ile było gatunków wszystkich innych roślin fitoplanktonowych, tych glonów, a sinic. No i widzicie Państwo, to co zielone to sinice. Tak? Pierwszy termin pomiarów, punkt pierwszy, czyli na wypływie, można tak powiedzieć, a punkt drugi, niedaleko tak mniej więcej kościół, a tutaj trochę wpływ, tak? I punkt trzeci, na dole, że tak powiem, zioła, tak? W kwietniu potężny zakwit. A nie dość, że potężny zakwit, to dominacją w tym zakwicie sinice. Czyli właściwie jednogatunkowe. Dlaczego tak jest? Bo sinice są jeszcze bardziej wyspecjalizowane niż glony względem roślin, jak na początku mówiłem, w pozyskiwaniu tego fosforu mineralnego. Jeszcze szybciej go pozyskują, jeszcze szybciej się rozmnażają. Jeszcze są na tyle paskudne, że potrafią go gromadzić na zapas w takich komórkach wyspecjalizowanych zapasowych. Czyli mogą dłużej przetrwać w ekosystemie, kiedy już inne glony nie dadzą rady, bo trofia będzie niska. A one jeszcze będą miały swoje zapasy. To jest bardzo zła sytuacja. No i to te dwa punkty, o których mówiłem, czyli dwójka i trójka, na których zawsze tak było. Niska widzialność, w wodzie macie Państwo widzialność od 0,3 do 0,85, czyli pierwsze pomiary były na 85 cm była widzialność. Pomiar widzialności wydaje się takim banalnym pomiarem, bo zanurzamy taki krążek zwany krążkiem Seckiego, biały bądź biało-czarny i patrzymy, kiedy nam zniknie, potem go wynurzamy, kiedy się znowu pojawia, to mierzymy. I to jest pomiar. Ale on daje bardzo dobrą, czy bardzo ważną informację jeszcze inną dla nas. Dwukrotność tego pomiaru, bo światło musi tam trafić, musi się odbić i do nas wrócić. Czyli w rzeczywistości pokonuje drogę dwa razy, którą ja mierzę. To jest informacja dla mnie, jak głęboko słońce i światło słoneczne jest w stanie wniknąć w toń wodną. Czyli średnio dwukrotność widzialności krążka Seckiego to jest tak zwana strefa fotyczna. Czyli tam, gdzie może następować proces fotosyntezy i tam, gdzie glony się mogą namnażać jeszcze. Tak? No ale przez większość roku to było 30 cm przezroczystości, czyli 60 cm dostępności światła dla roślin. A Państwo macie 4,2 średnią głębokość tego jeziora, a 15 najgłębsze miejsce. To gdzie te rośliny mają rosnąć, jak mają 60 cm? A chcielibyśmy, żeby były rośliny. Bo mielibyśmy wtedy konkurencję dla fitoplanktonu. Naturalną. Duże wahania stężenia tlenu. To jest to, o czym Państwu też już mówiłem, że od tego wiele zależy, szczególnie w osadach dennych. Zwalnia rozkład materii organicznej, kiedy wyczerpuje się tlen. Bo materia organiczna może się tylko rozkładać taki, że tak powiem, zdrowy dla ekosystemu sposób, wtedy, kiedy jest dostępny tlen do jej utleniania. Kiedy go brakuje, ta materia zaczyna zagniwać. Powstają gazy gnilne, powstaje siarkowodór, spada pH w osadach dennych i w pewnych miejscach może powstać taka, bym powiedział, biologiczna pustynia,